słów kilka o zespole. Zespół Hobbs Band to w sumie taka, może już nie całkiem świeżynka, ale jednak jeszcze nowy zespół na lokalnym rynku muzycznym. Także co wy konkretnie gracie? Zaczęliśmy grać z Michałem w sumie końcem 2018 roku. Tak. No i na początku to było takie bez zobowiązań, że tam graliśmy z takimi dwoma gościami, że tak powiem. No a potem ze względów takich różnych rodzinnych, osobistych na kilka miesięcy żeśmy się nie spotykali w ogóle. No i zadzwoniłem w sumie do Michała przy okazji. No i uznaliśmy, że po prostu przynajmniej raz na dwa tygodnie się będziemy spotykać. Czyli lokalnie graliście jako trio, tak, i tak. Potem co? Jakiś przełom. Pojawił się pan niedawno, potem pan się pojawił. Tak. Pan tu coś powie. Pojawiłem się ja. Tak jest. Szukając perkusisty do swojej macierzystej formacji, znalazłem Grześka. Zaczęliśmy próby. Po jakimś czasie Grzesiek powiedział, że ma taki projekt. Nie powiedział o zespole. Okazało się później, że jest to pełnoprawny zespół, do którego zostałem zaproszony, więc Grzesiu zasilił szeregi Krawal Bandy, ja zasiliłem szeregi Hobbs Bandu, no i tak się uzupełniamy po prostu. No. Na tym czerwą cienią się strzela, na zimą się czerwę też jest. Czernym kominem, czernym Rokotężnia po raz pierwszy w Dębowcu. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do organizowania tego razem z wami. Myślę, że to nie będzie ostatni raz, bo już z tym zespołem Conti Band dogadaliśmy się, że chyba w przyszłym roku razem zagramy, a może jeszcze inne imprezy. No właśnie, bo to też chodzi o to, że to jest taka dobra okazja, żeby się poznać, żeby poznać te inne lokalne kapele i coś razem zorganizować. Tak, musimy coś organizować, skoro nic nie dzieje się na zewnątrz. No może tak nie do końca, ale właśnie dobrze, że są właśnie takie osoby chętne, żeby coś organizować. No a wy jak tam, weterani Roka Cieszyńskiego? Czujemy się dobrze, nikt nie jest chory. Ale to bardzo dobrze, ale wy się tak też rozkręcacie, bo trochę tych koncertów w ostatnim czasie mieliście i macie. Macie. Do końca roku mamy chyba do 20 grudnia gdzieś koncerty. W Czechach ostatni koncert na rynku. To wy tak z tymi Czechami, to tak widzę, że tam czeska strona i też teraz tutaj już z Conti Band, tak? Jakieś plany? Jakieś plany. No to w najbliższym... Może będą wspólne koncerty. O, no to też super. No właśnie, to w najbliższym czasie gdzie was zobaczymy? W najbliższym czasie na pewno na Święcie Piwa w Cieszynie. Na otwarciu sali w Chybiu. Jeszcze być może gdzieś w sierpniu jakiś koncert też w Chybiu, ale to jeszcze nie jest za 100%. No, jeszcze z 5 koncertów będzie w tym roku. A słuchajcie, koncerty koncertami, coś tam nowego w waszym repertuarze? Pracujecie nad czymś? Zdradźcie nam. Mamy mało czasu, ale mamy kilka nowych utworów przygotowanych własnych. Może w przyszłym roku płyta. Czyli jednak! Ale z własnymi utworami. A no to właśnie, tu wokalista doda. Mamy utwór, którego Andrzej właśnie jest twórcą i Irek oczywiście chyba muzykę ty napisałeś, tak? No. Mhm. Według mnie będzie to właśnie fajny utwór radiowy tym razem. Mhm. Czyli taki hicior, co? Taki hicior. No to na to liczę, czekam, czyli co, bo ja tak o tej płycie mówię i mówię, a Będziemy powielać. Więc po prostu musimy zrobić swój repertuar, żeby płytę nagrać.